Robert, przegrywamy 4-1. Podsumuj krótko to spotkanie. Gdzieś tam bardzo fajnie wyglądała ta pierwsza połowa, gdzie prowadziliśmy tą grę. Strzeliliśmy bramkę, mieliśmy bardzo wiele sytuacji, gdzie coś czuję, że w tym sezonie już tyle sytuacji w jednym meczu nie będziemy mieli co dzisiaj. Nie wykorzystujemy kilku dogodnych sytuacji w pierwszej połowie, gdzie mogliśmy to tak naprawdę 3-0 pierwszą połowę zakończyć i cofnąć się i grać swoje gdzieś tam od tyłu i utrzymywać ten wynik. Tak zaspaliśmy w drugiej połowie, dwie sytuacje, 2-1 i dziękuję, i po prostu potem posypała się nasza gra całkowicie. Tak szybko stracona bramka w drugiej połowie chyba trochę podziałała na niekorzyść na naszą drużynę. No dokładnie, no gdzieś tam nie wiem dlaczego tracimy bramkę i nie potrafimy gdzieś tam walczyć o to, żeby strzelić bramkę dla nas na 2-1, żeby gdzieś tam podnieść się po tej straconej bramce, ale ja wierzę w nas i wiem, że to jest po prostu początek. Początki są zawsze trudne, mamy nową drużynę. Wystarczy sobie obejrzeć grę, jak gramy. To się przemieni w wyniki, tylko trzeba być cierpliwym. Czy ta przemiana już nastąpi w kolejnym spotkaniu z Gryfem? Wszystko zrobimy, żeby tak było. Cierpliwość jest dla nas teraz najważniejsza. Budujemy zespół od nowa, gramy trochę inną piłkę, każdy bierze na siebie grę i gdzieś tam musimy konsekwentnie realizować plan i tyle. I będziemy wygrywać mecze. Bardzo dziękuję. Dziękuję.